Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Sofci 99 i ich Wheel Dust Blocker, czyli szybka powłoka do felg, która ma wytrzymać 1000 km. I teraz tak, tutaj mamy opis po polsku, na szczęście. Preparat tworzy długotrwałą specjalną powłokę, która dzięki swoim nanowypukłościom zapobiega gromadzeniu się kropel wody, pyłu hamulcowego oraz innych zanieczyszczeń na felgach samochodowych. Powłoka utrzymuje się na felgach powyżej 2 miesięcy. No proszę. Przy około 1000 km przebiegu. No dobrze. Preparat jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy rozpylić, podkreślam. Rozpylamy na przygotowaną powierzchnię felg. Nie wymaga wcierania. Zestaw zawiera specjalne chusteczki czyszczące. Zaraz sprawdzimy. Produkt wystarcza na spreparowanie około 8 kół samochodowej średniej wielkości, czyli powiedzmy tu mam 17, czyli no, 2 komplety kół za 100 zł. Niecałe chyba bodajże 80 czy 100 zł, w okolicach 100. No dobrze, zobaczmy co jest w środku. No zawodnik, buteleczka. Tak wygląda, bez zbędnych bajerów, ślaczki, zygzaczki, tu już niestety nie ma nic po polsku. Oczywiście produkt dostałem od miejscowego szamana, masz sprawdź sobie, może zostanie u mnie na stałe, nie wiem. I wspomniane, tak jak czytałem, chusteczki, którymi 8 sztuk, którymi sobie czyścimy właśnie felgi, żeby przed aplikacją, przed aplikacją tej powłoki. No dobrze, zawodnika mamy. Aplikował będę na felgi Mańka, 17 czarne, więc połowę felgi okleję. Będziemy widzieć, czy przyciemnia i zobaczymy, jak wygląda cropling. Dam odpowiedni czas na utwardzenie się powłoki. Zabieram mistrzunia, a Ciebie zapraszam do dalszej części filmiku. We'll be right back.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Kurczę, nie wiem, no. Coś poszło nie tak, nie mam pojęcia. Słuchaj, zero przyciemnienia moim zdaniem, zero maskowania. W ogóle dziwnie jakoś odparował, w jednym miejscu odparował, w drugim wcale. Jakieś dziwne takie mazy właśnie, jak niedotarta powłoka. Przetarłem to fibrą, okej, znikły. Dałem ponad godzinę, żeby usiadła ta powłoka. Temperatura na zewnątrz 15 stopni. Na przemian słoneczko, na przemian zachmurzone, więc warunki bym powiedział idealne. Nie za gorąco, nie za zimno. Nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle aplikacja jest dziwna tego produktu. Tak jakbyś miał pomalować felgi i tak naprawdę nie wiesz, czy za dużo już, czy za mało. Osobiście mnie produkt nie usiadł. Po godzinie spodziewałem się jakichś kropelek, kurczę, no czegokolwiek, jakieś przyciemnienia, że widzę, że ten produkt naprawdę zaaplikowałem. Nie usiadł. Możliwe, że dlatego, że kiedyś, znaczy tak naprawdę felgę przygotowałem, moim zdaniem odpowiednio, fakt nie polerowałem jej. Ale tak sobie myślę, jak to jest powłoka, która ma wytrzymać 1000 km, czyli to nie jest dużo tak naprawdę. Nie jest dużo. Ode mnie trasa nad morze i z powrotem i mam po temacie. I mam po powłoce. Czyli dla mnie to jest taka szybka powłoka, gdzie myjemy sobie, ściereczki docieramy, a ja i tak czy tak stosowne mycie. Najpierw zasadowe, później pojechałem kwasem, żeby na pewno mieć pewność, że domyłem. I na końcu, tak jak widziałeś, odtłuściłem powierzchnię i dałem z 20 minut, żeby to wszystko ładnie odparowało. Aplikacja, no dobrze, okej, no rozłożyłem. Patrzę na tą felgę właśnie. I powiem Ci szczerze, że nie wiem. Dla mnie ogólnie produkt nic nie wnosi. Kompletnie nic. Nie wiem, jeżeli miałeś ten produkt, na pewno jest osoba, która to używała, więc podziel się swoją opinią. Może coś ja źle zrobiłem, nie wiem co. Moim zdaniem wszystko przygotowałem tak, jak powinno być przygotowane, więc nie mam pojęcia, dlaczego nie usiadł. Wstrząsnąłem buteleczką. Ogólnie tak, jakby się produkt w ogóle nie przyjął. W jednym miejscu tam zaczęło kropelkować, ale jak przetarłem mikrofibrą, to on w ogóle zjechał. Już później nie było kropelkowania. Więc szybko wziąłem bidwaxa od Bipro, chlast i pięknie, błyszczy się idealnie felga i myślę, że miesiąc na tej felce mam z bani. Więc jeżeli chodzi o ten produkt i powiem Ci szczerze, że tak sobie myślałem, no okej, jedno koło zarzucę sobie na połowę i resztę kół obskoczę, dobrze, że nie obskoczyłem. I mówię, produkt zostanie u mnie tak, jak kiedyś dostałem do testów od miejscowego szamana. Co ja to dostałem? Co to było? Coś było, kurczę. A, kudeczek, Sealand, właśnie, tak. To był ten Platinum Week Liquid. O, ależ, kurczę, mam pamięć. Kiepską, oczywiście, kiepską. Dobrą, ale krótką. I tam ten produkt został, rewelacja. No, ten niestety nie, ten niestety kolego oddam. Do niczego mi się nie przyda. Dla mnie szkoda kasy na ten produkt. No dobra, nie będę Cię więcej męczył, produkt w ogóle się u mnie nie sprawdził. A nie mam zamiaru kupować, powiedzmy, testować dalej ten produkt. Dla mnie taki produkt powinien być za te pieniążki. Powinien być, podchodzę, czyszczę, klik zarzucam i z bani. To Workstaff ma kudeka do fel, który lepiej siedzi. Kurczę, co tu dużo mówić. Powłoka od h2o.net, Nanorings. Przecież tam, kurczę, zarzucam film, zresztą się, propozycja filmu, proszę bardzo, prawy górny róg, zarzucam sobie, spłukuję i bajeczka. A tutaj naprawdę nie wiem, co poszło nie tak. Ale z tego tytułu, że jestem nieudacznikiem i nie umiem tego aplikować, momencik, coś tu wisi, aż przykurzone, kurczę, aż przykurzone, momencik, chwilunię. No jestem. Przepraszam, że to tak długo trwało. Wpisuj SOP99. Z tego tytułu, że jestem nieudacznikiem, tu mamy jakieś połowa co najmniej połowa QD1 od ADBL-a. Także, ale bez atomizera. Będzie normalna nakręteczka. Także wpisuj szybciutko SOP99, jeżeli będziesz pierwszy, tego kudeka zgarniasz od dziadzi, żebym sobie poprawił humor, bo mnie zdenerwował ten produkt, naprawdę.
Naprawdę mnie zdenerwało ten produkt, kurczę. Liczyłem tutaj na srogie uderzenie. Możliwe, że ja zrobiłem coś nie tak. Jeżeli wiesz i domyślasz się, co mogło pójść nie tak, komentuj. Ja postaram się ewentualnie zrehabilitować i jeszcze raz wezmę ten produkt, że tak powiem, pod swoje skrzydła i jeszcze raz spróbuję go zarzucić. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!